50 lat trwania w małżeństwie to powód do radości i dumy. Taki staż osiąga w końcu niewiele osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawierciu najbardziej wytrwałe pary świętowały 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Dzisiaj 50-lecie pożycia małżeńskiego, bywają również 60-lecia pożycia małżeńskiego i zdarzyło nam się również 70-lecie pożycia małżeńskiego. Tak więc jest to faktycznie dowód na to, że miłość istnieje, wzajemne zrozumienie, szacunek podstawą związku małżeńskiego. Złote Gody świętowało 10 zawierciańskich małżeństw. Życzę Państwu, aby te kolejne lata w gronie rodzinnym, widzę tutaj rodziny też przybyły do Państwa razem z Państwem, upłynęły w szczęściu i radości. I aby Państwo byli tak na co dzień pełni miłości do siebie, aby nie pojawiały się żadne problemy. Jubilaci wciąż pamiętają swoje pierwsze spotkania i randki. Pamiętamy w takiej małej kawiarence. W Wioletcie w Zawierciu. No, kiedyś był taki lokal, tam się poznaliśmy i tak się zaczęło. Jak to było? Po sąsiedzku po prostu, jako dzieci, jako sąsiedzi, jako przyjaciele, no. A my się spotykali. Jaka jest recepta złotych jubilatów na udany związek? Trzeba się lubić. Jakoś tak wspólnie godzić wszystkie sprawy i po prostu no, nie mieliśmy tak jeszcze, żeby przez te 50 lat nie odzywać się do siebie więcej jak dzień. Takich dni nie ma u nas, cichych. Nie ma raczej takich, po prostu trzeba z sobą rozmawiać. To nie znaczy, że się nie kłócimy, czasami się kłócimy. Ale to chyba każde dobre małżeństwo czasami się posprzecza. Trzeba, koniecznie. Trzeba, bo byłoby nudno. No nie zawsze była zgoda i niezgoda. Czasami było różnie, ale, nie było, ale przetrwaliśmy. Nieraz jest jakiś moment, że człowiek, kurczę, no czymś się tam zdenerwuje, czy jeden, czy drugi. Są jakieś tam takie chwilowe zniesnacki, ale tak to... Ale miłość wszystko wybacza. Tak jest, więcej radości niż smutku. Tak długoletnie małżeństwa to najlepszy dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje.